Dzień dobry Państwu, witam na kanale Dom Pachnący Żywicą. Dziś nastawiamy pierwsze korn whisky. Co by nie powiedzieć, zacieranie whiskacza wydawałoby się, że jest bardzo podobne do zacierania piwa. Ale okazuje się, że jest trochę inaczej. Znaczy ja popełniłem jeden błąd, bo zgodnie z przepisem powinienem sypać kukurydzę do wody o temperaturze 72 stopni. Ja w zasadzie tak zrobiłem, po czym okazało się, że niestety strasznie spadła wydajność, to znaczy z tego zacieru z 30 litrów wody 6,5 kg śruty kukurydzianej, 1,5 kg słodu jęczmiennego, 300 g słodu żytniego zakwaszającego i 244 g przedżyta niesłodowanego, bo akurat tyle mi zostało, resztka w słoiczku. Wyszło mi zacier 12 BLG. Mierzę oczywiście tymże wspaniałym urządzeniem, refraktometrem. Zdziwiłem się po dodaniu enzymów, bo myślałem, że ten słód mój mógł być jakiś niewłaściwy, że było zbyt mało enzymów aktywnych w nim. Dodałem enzymów, dodałem alfa-amylazy, no i niestety wzrósł tylko po dodaniu tego enzymu zacier, czy zawartość cukru w zacierze wzrosła do 13 BLG. No to w dalszym ciągu wydawało mi się mało. Po czym przeczytałem instrukcję na opakowaniu alfa-amylazy i okazało się, że tam jest zalecane gotowanie zacieru. Więc zagotowałem, razem z tym działającym enzymem w 100 stopniach gotowało się około 20 minut do pół godziny. No i okazuje się, że wydajność wzrosła, nie wydajność, że zawartość cukru wzrosła do 16 BLG. Więc zasadniczo powinienem ten zacier kukurydziany robić tak, żeby najpierw uwodnić i zagotować, czy można nazwać to sklejkowaniem, jak nazywa się w piwowarstwie. Sklejkować tą kukurydzę, dopiero później ostudzić i dodać słodu jęczmiennego po to, żeby wprowadzić enzymy do zacieru, żeby zaczęły scukrzać skrobie. Następnym razem myślę, że zrobię to w innej kolejności, to znaczy najpierw zagotuję sobie kukurydzę, pozwolę jej naciągnąć wody, bo przecież ona jest sucha, ta śruta kukurydziana. Wtedy więcej tej skrobi uwolni się do wody, dodam dopiero słodu jęczmiennego przy tych 60 kilku stopniach, żeby ustalić temperaturę zacierania na 62 stopniach. No i zostawić to na te 1,5 godziny do 2 godzin, nawet dłużej. Myślę, że do tych 18 BLG śmiało można dociągnąć. I to, jak widzę, jest optymalna wartość przy zacieraniu właśnie takiego zestawu kukurydzy, słód jęczmienny, słód żytni. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o czas. Nie, inaczej. Jeżeli chodzi o temperatury, ja dodałem słód zakwaszający na 30 minut do temperatury wody 40 stopni Celsjusza. No i pH nieznacznie spadło. Znaczy nie jakoś straszliwie dużo, ale też ja mam dosyć twardą wodę i raczej zasadową. Myślę, że każdy z Was albo większość z Was tak właśnie ma. Można oczywiście używać miękkiej wody źródlanej i ona wtedy to pH będzie miała trochę inne, no i będzie bardziej miękka. Później po dodaniu słodu zakwaszającego i po tej przerwie 30 minutowej zagrzałem do 72 stopni, dodałem kukurydzy. Temperatura spadła do 66 stopni i wtedy dodałem słód jęczmienny. Zacierałem około 1,5 godziny i jak mówiłem, później okazało się, że no mam 12 BLG, co wydawało mi się dosyć słabą wartością. Zacieranie na słodzie 2 godziny, 12, 13, nawet refraktometr pokazywał czasami 13 BLG. Dodałem enzym, po tym właśnie godzina czasu ustaliło się na około 13 BLG, czyli samo zagotowanie podbiło jeszcze o 3 BLG. Oczywiście przeprowadzałem kilkukrotnie próbę jodową. Na samym początku ciągle wychodziła pozytywna, czyli negatywna dla mnie, ponieważ cały czas ten zacier barwił się, sygnalizując, że jeszcze w tym zacierze jest skrobia nieprzerobiona na cukier.
No i dopiero dzisiaj rano po tych kilku godzinach, kilkunastu godzinach w sumie zacierania, dopiero próba jodowa okazała się, czy wyszła próba jodowa negatywna, czyli pozytywna dla mnie, ponieważ już przestała się barwić na ten ciemnofioletowy kolor. Także jeżeli będziecie mieli okazję robić zacier ze słodów i z kukurydzy, to proponuję jednak tą kukurydzę najpierw zagotować, bo różnica jest dosyć znaczna. To cóż, przede mną teraz zadanie drożdży, fermentacja około 5 do 7 dni. W tym samym zbiorniku, w którym kukurydza była zacierana, następnie będzie fermentowana. No i nie będę jej później przetaczał do niczego i już cały proces zakończę również w tym samym zbiorniku. Życzcie mi szczęścia. Mam nadzieję, że ten proces, który nastąpi teraz bezpośrednio po fermentacji, nic już w nim dziwnego nie zajdzie. No i za jakiś czas będę mógł delektować się własną corn whisky. Pozdrawiam, do następnego razu. Cześć.